Chcę wyznać, że wierzę, że nasz Pan także dzisiaj czyni cuda, wierzę, że chrzci w Duchu Świętym, wierzę w to, że udziela swoich darów Kościołowi, wierzę, że nie ma żadnych ograniczeń, On wszystko jest w stanie uczynić, ale też mam takie przekonanie i i taką świadomość, że jako Kościół, jako zbór i w ogóle jako Kościół, drodzy, potrzebujemy tego Bożego poruszenia, aby Kościół przez Ducha Świętego był poruszony, abyśmy mogli oglądać coś z tego duchowego ożywienia, które Bóg jest w stanie i czyni. I mam na myśli nie jakieś tylko emocjonalne poruszenia, ale mam na myśli takie poruszenia, które powodują, że grzesznicy się nawracają, że ludzie dochodzą do świadomości grzechu w swoim, w swoim życiu. Takiego poruszenia, że kiedy Kościół się modli, Bóg dotyka chorych, Bóg szczy w Duchu Świętym, Bóg udziela swojej łaski i swoich darów. Prawda? Tego pragniemy i tego, o, to, o to powinniśmy się modlić. Tak jak w niedzielę zapowiedziałem, ja chcę. Trochę żałuję, że, że nie ma nas tutaj więcej, ale rozumiem, że to są jakieś weekendy dłuższe i tak dalej. Chcę dzielić się i mówić, że Bóg ma pewien sposób działania z każdym z nas. Taki swój sposób, który nie zawsze nam się podoba. Postępowania po to, aby Bóg mógł dokonać zmian. W Twoim i w moim życiu. Każdy z nas potrzebuje zmiany. Każdy z nas potrzebuje dorastać do tej dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Właściwie my lubimy, ja też bardzo często się na tym łapię, przyrównuję się do kogoś i w, w wyniku tego porównania z kimś wychodzę blado. I, ale Bóg mówi, nie przyrównujmy się do ludzi. Mamy się przyrównywać, jeżeli już, to mamy się przyrównywać do samego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli zobaczyć, ile jeszcze nam brakuje, że, że powinniśmy ciągle czynić postępy. W jaki sposób Bóg działa, w jaki sposób Bóg sprawia, że Twoje i moje życie, Twoja i moja wiara może się podnieść. Że z człowieka takiego słabego wierze, takiego, który powie, no ja nie wiem, czy Bóg będzie działał, czy nie, powiesz, stajesz się człowiekiem wiary, człowiekiem, który ma przekonanie silne, że oto Bóg zadziała i będzie działał. I tym sposobem oddziaływania na nas, to jest to, co pisze apostoł Jakub w pierwszym rozdziale, od drugiego do. Czwartego wiersza, poczytujcie to sobie za największą radość. Bracia, powiem siostry, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, nie mających żadnych braków. Oto i wiersz dwunasty, błogosławiony, szczęśliwy mąż, niewiasta. Który, który wytrwa, która wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I nasz, w naszym języku to tłumaczenie nie do końca jakby oddaje sens tego, co tutaj jest zapisane. Dlatego, że Jakub używa w, tym, w tych właśnie wierszach, które czytałem, najczęściej greckiego słowa peirasmos, które oznacza, które znaczy nie tylko próbę, nie tylko doświadczenie, ale pokuszenie. Oznacza też pokuszenie. Ten sam apostoł Jakub, który tutaj brat pański, który tutaj pisze ten, ten list, on z kolei zaraz już w 13 wierszu zaznacza, że, że Bóg. Błogosławiony jest człowiek, który wytrwa w pokuszeniu lub w doświadczeniu, bo gdy wytrzyma tą próbę. I to jest inne słowo, które oznacza próbę, bo gdy wytrzyma tą próbę, tą próbą może być i doświadczenie i pokuszenie, prawda? Ale gdy wytrzyma tą próbę, Weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Jakub zaraz zastrzega, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony, bo Bóg nikogo do złego nie kusi. To, co chcę powiedzieć, Bóg pozwala, abyśmy byli kuszeni. Bóg pozwala, abyśmy byli w ten sposób wypróbowani przez Pokusę, którą, która przychodzi do naszego, do, naszego, do naszego życia. Tak więc, Jakub pisze tutaj, i jak już powiedzieliśmy w niedzielę, on nie jest. Takim masochistą. On nie mówi, radujcie się, że te różne próby, doświadczenia, te uciski, to wszystko na was spada i miejcie w tym taką wielką radość. Nie. On patrzy dalej. Mówi, poprzez to doświadczenie, poprzez to pokuszenie, poprzez próbę. Bóg chce coś zmienić w Twoim i w moim życiu. Jeżeli tylko Ty i ja wytrwamy przy Bogu, jeżeli przejdziemy przez tą próbę zwycięsko, to wtedy będziemy doświadczać duchowego wzrostu, będziemy doświadczać wypełnienia obietnicy, którą Bóg nam złożył, ale zanim ta obietnica będzie Twoim i moim udziałem, Bóg nas wypróbuje. Czy y, jesteśmy gotowi na posłuszeństwo Bogu, czy też, y, czy też nie? I powiedziałem, że celem testu jest doprowadzić nas, swoje naczynia do oczyszczenia. Tylko w ten sposób ty i ja, będąc w ogniu próby czy pokuszenia, Dowiemy się, czy jesteśmy Bogu posłuszni, tak jak deklarujemy, czy też nie. Czy naprawdę jesteśmy gotowi zapłacić cenę, aby iść posłusznie za Jego słowem, czy też nie. Popatrzcie, pokusa i doświadczenia, szczególnie pokusa, tu stawia przed nami wielkie wyzwanie. Prawda? Oto Bóg mówi, będziesz miał pokój, będziesz błogosławiony, mój pokój będzie z tobą i ty się cieszysz, bo Słowo Boże tak mocno do ciebie przemówiło. Oto Bóg chce, żebyś był pełen pokoju. I oto nagle jest pokusa, pojawia się pokusa. Jesteś kuszony do czegoś, co Bogu się nie podoba. I ty wiesz, że to Bogu się nie podoba. I na nasze posłuszeństwo... Sprawi, że pokój Boży będzie wypełniał nas, ale nieposłuszeństwo sprawi, że będzie niepokój, będzie strach i słusznie, bo złamaliśmy Boże Słowo, przestąpiliśmy Jego przykazanie. I czy to znaczy, że Bóg z nami w tym momencie kończy? Nie, ale na pewno nie doświadczasz wzrostu. A jeżeli będziemy powielać te złe nawyki, te złe zachowania, to będziemy utrwalać w sobie taki charakter człowieka, chrześcijanina cielesnego, nieposłusznego, i to może doprowadzić nas do duchowej i doprowadzić do duchowej katastrofy. A więc poprzez doświadczenie, poprzez różne sytuacje i także poprzez pokuszenie, Pan ujawnia nam stan naszych serc. Bo chcę, żebyśmy to zobaczyli i doświadczyli i zapragnęli oczyszczenia od tych rzeczy, zwycięstwa w tych dziedzinach naszego życia, które to potrzebują. Mówiliśmy też, że przez te celem tych doświadczeń i prób jest stworzenie przez Boga wiernych mężczyzn i niewiasty, którzy ufają Ufają Bogu, którzy są wierni. Mówiliśmy tutaj o tych trzech mężach wrzuconych do pieca ognistego, czy też wspominałem o, o Józefie. Kolejną taką, taką, takim celem doświadczeń jest to, aby dokonał się rozdział w kościele. Nie podział, ale pewien rozdział, pewne oczyszczenie, aby kościół był zachowany. Od najemników, od ludzi, których Bóg nie powołał, których Bóg nie ustanowił, a oni gdzieś tam zajęli miejsce w kościele, ale nie są przez Pana powołani, są najemnikami. I w Ewangelii Jana pamiętacie, kiedy Pan Jezus mówi w 10 rozdziale od 10 do 14, że On jest dobrym pasterzem, bo dobry pasterz swoje życie oddaje. Za owce jest gotów położyć swoje życie. Zobaczcie, jak Mojżesz się modli, i dochodzi do, do takiego punktu, ja bym się nie odważył tak modlić. Dochodzi do takiego punktu przed Bogiem, kiedy woła za ludem, bo Bóg mówi: Odstąp, ja ten naród usunę, oni wszyscy zginą, a z ciebie uczynię nowy naród. Niby dobra obietnica dla Mojżesza, prawda? Ale on ma serce pasterza. On jest powołany i namaszczony przez Boga. I on mówi: Boże, lepiej mnie usuń sprzed swojego oblicza. Wymasz mnie ze swojej księgi życia. Niesamowite. Ale proszę cię, zachowaj ten naród. Aby nie mówiono, że Bóg ich wyprowadził i zniszczył. Panie, zadbaj także o swoje imię. Zobaczcie. On nie mówi jak hiskiasz, kiedy usłyszał od proroka, kiedy Bóg mu przedłużył 15 lat i później dowiedział się, że będzie coraz gorzej w państwie judzkim, on mówi: "Dzięki Bogu, że za mojego życia będzie dobrze". To nie jest serce pasterza. Pasterz oddaje życie za owce. Pastor starsi i kiedy widzą, że coś idzie nie tak, powinni być na kolanach, powinniśmy wołać do Boga, prosić, Panie, okaż łaskę, Panie, wyprowadź z tej sytuacji. Ale najemnik, kiedy widzi nadchodzącego wilka, kiedy widzi niebezpieczeństwo, kiedy widzi katastrofę, która się zbliża, co robi najemnik? Jezu. Najemnik ucieka. I jemu to jest obojętne, bo jego serce, jest sercem nie pasterza, a najemnika. I doświadczenie, i próba, i różne trudne sytuacje pokazują, czy jestem powołany, czy też nie, czy to jest miejsce, które Bóg dla mnie wybrał, i ja jestem wierny Bogu, czy też nie. Nigdy próba i doświadczenie nie jest czymś ani przyjemnym samym sobie, ani łatwym. Czasami wydaje się, że przekracza nasze możliwości, ale mamy obietnicę. W 1 Koryntian 10:13 jest obietnica, że Bóg nie da, i tam jest to słowo peirasmos, pokuszenia czy też do, próby ponad nasze siły. Bóg doskonale zna Twoje i moje granice, możliwości. Co jesteśmy w stanie wytrzymać, i kiedy dochodzimy do kresu, wtedy Boża ręka nas podnosi i odnawia. I mogłem to osobiście doświadczyć, kiedy dochodziłem do kresu w mojej służbie, do, do takiego momentu, że wydawało mi się, że to jest koniec, ja już dalej się nie jestem w stanie posunąć do przodu. Wtedy Bóg w ponadnaturalny sposób, przez Ducha Świętego, odświeżał, Odnawiał moje wnętrze, abym z nową siłą mógł iść dalej. To czyni Bóg. On właśnie obiecuje, żeby to wytrwałość, wytrwałość prowadzi nas do dzieła doskonałego, albo też jest dalej tam napisane, wytrwałość prowadzi nas do dojrzałości. U nas jest to czasami przetłumaczone do doskonałości, abyśmy byli doskonali. A to słowo teleios oznacza też, kontekst na to pokazuje, dojrzali, czyli stawali się dojrzałymi, zdrowymi chrześcijanami. A więc próba, test ma dokonać tego, tego rozdziału pomiędzy powołanymi i niepowołanymi. Popatrzcie, sytuacja jest, kiedy Goliat występuje przeciwko Izraelowi. Filistyńczycy i Goliat Saul i, 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 i Izrael. I tam wszyscy się boją tego Goliata, prawda? Bracia Dawida są pełni zazdrości. Kiedy Dawid tam przychodzi od owiec, ojciec go posyła z serem i tam z chlebem i, i tak dalej, coś dla dowódcy, coś dla nich, prawda? Oni są pełni zazdrości. Oni, z tego wynika, jak czytam ten tekst, że oni mają takie swoje aspiracje, takie swoje ambicje. Po coś tu przyszedł, mówią do Dawida. Co ty tutaj robisz? Idź do tych swoich owiec. Jakby się obawiali, że oto znalazł się ich najmłodszy brat, który ma coś, czego oni nie mają. Ma namaszczenie od pana, ma powołanie od pana, którego. Oni może by chcieli mieć, ale nie mają. Historia nam pokazuje, że oni później dobrze współdziałali z Dawidem, ale to był taki czas ich ogromnej niedojrzałości, zazdrości o, o Dawida. Ale Dawid jest powołany, namaszczony, na Nim spoczął Duch Święty, kiedy Samuel go namaścił. I zobaczcie, wszyscy uciekają, kiedy Goliat występuje. Tylko Dawid stoi, jak pasterz, stoi do walki i mówi: Ten nieobrzezaniec będzie bluźnił imieniu Bożemu? Zobaczcie, sytuacja, no każdy gdzieś kiedyś musi zmierzyć się z Goliatem, z, takim, z, taką, z, takim przeciw, z taką przeciwnością, z taką sytuacją, która przerasta nas. Po co to jest? abym nie patrzył na Goliata. Bóg chce mnie nauczyć, abym nie patrzył na Goliata, nie patrzył na sytuację, ale podniósł wzrok wyżej i patrzył na Boga, który jest ponad Goliatem i ponad sytuacją. Amen. Radujcie się, gdy przez rozmaite próby przechodzicie. Bądźcie tymi, którzy patrzą, mówią tak, to jest trudne, to jest dla mnie niemożliwe, ale jest możliwe dla mojego Boga. Bóg ma moc z tą sprawą się rozprawić. Bóg ma moc dać mi zwycięstwo. Ale muszę coś zrobić. Zwycięstwo nie przyszło tak. Dawid sobie siedział i patrzył, kiedy przyjdzie zwycięstwo. Nie. Dawid wyszedł naprzeciwko Goliata. Wyszedł w imieniu Boga. I Goliat długo już nie pożył. Dlatego, że mamy człowieka, który jest, ma serce pasterza, który troszczy się o owce, o lud Boży i chce, żeby lud Boży nie doznał porażki, ale żeby lud Boży zwyciężył. To powinno być w naszych sercach, amen. W ogóle to powinno być w sercu każdego w Kościele Jezusa Chrystusa, aby lud Boży w Czechowicach zwyciężył. Aby sprawa Pańska zwyciężyła, będę się modlił, będę błogosławił, będę wzywał imienia Pana, wyczekując na Jego cuda, na Jego moc, na Jego działanie. Tak więc Bóg sprawia to w taki właśnie sposób. Nie lubimy tego. Ja szczerze powiem, często uciekałbym od takich sytuacji. Ja wolałbym spokój. Ale Bóg wprowadza nas czasami w takie zamieszanie, w takie turbulencje, że nie wiemy co robić. Jesteśmy zszokowani tym, co się dzieje. Jak to oddałem życie Bogu? Jak to zostałem napełniony Duchem Świętym? Jak to oto czuję, że Bóg jest ze mną? Czemu to wszystko się dzieje? Ale ten, który czuwa nad nami, On pracuje nad Tobą i nad Mną. On nas przygotowuje na dzień swojego przyjścia, abyśmy byli bez skazy, bez zmazy czy czegoś w tym rodzaju, jak mówi Słowo Boże. Haleluja! A więc dlatego się radujcie, dlatego celu, który jest poza tym doświadczeniem, tą pokusą i tą próbą, dlatego się radujcie. I po czwarte, Bóg doświadcza swoich liderów, swoje dzieci, swój Kościół, swój, tych, którzy w Niego Uwierzyli, aby wyposażyć ich w duchowe zrozumienie potrzeb innych ludzi. Żebym zrozumiał, jak człowiek się czuje, który jest chory. Wiecie, był taki okres, gdzie tak naprawdę nic mi nie dolegało i w super, fajnie, aż nagle coś tam zaczęło się psuć. I to hmm. wie Boże... To nie jest fajne, ale dzięki, bo za, zaczynam na nowo odczuwać, czy mogę odczuwać tego, który cierpi fizycznie, który choruje. A ja nie chcę być bezduszny, ja nie chcę być taki niewrażliwy na to, że ktoś cierpi, ale, ale chciałbym z tym cierpiącym się w jakiś sposób, tak jak mówi Słowo Boże, że płaczemy, mamy płakać, z płaczącymi, tak? A radować się z wesołymi. To jest to, to współodczuwanie, które jest bardzo ważne i Bóg chce w nas to wykształtować. Jak to może zrobić? Poprzez to, że przechodzimy sami przez pewne rzeczy, doświadczamy i w tym wszystkim doświadczamy pocieszenia od Pana. Bóg nas z tego wyprowadza. Po co? Przez to przechodziliśmy, aby mógł współczuć i abym mógł bratu czy siostrze, którzy prze, przechodzą przez podobne rzeczy, powiedzieć: Słuchaj, Bóg nie zawiedzie. Bóg w taki i taki sposób mi pomógł. Spróbuj zrobić to samo i zobaczysz, że Bóg będzie ci błogosławił. Czyli, jak mówi drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział od 3 do 6, tam jest wyraźnie: Przechodzimy przez to, abyśmy umieli innych pocieszyć tą pociechą, którą Bóg nas pocieszył samych. To tak działa. Moi drodzy, przypominam sobie takiego męża Bożego, czytałem, on opisuje to w swojej książce na temat daru proroctwa. Graham Cook. On, wiecie, jak wielu kaznodziei, też pastorów, oni żyją z ofiar. I to jest właściwe, i to jest biblijne, i, i słowo Boże wyraźnie o tym mówi. I on usługiwał i, i, i prowadził taką służbę głoszenia, i służbę uczenia y, ludzi, poruszania się w proroctwie w kościele. Bardzo zdrowa nauka. Nie to, to jest najlepsza książka, którą czytałem na ten temat. Jego książkę, jego nauczanie. I on mówi, ktoś go oczernił. Ktoś go oczernił przed innymi braćmi. Brat oczernił brata. Sługa Boży oczernił Sługę Bożego. Wiecie, odsunięto go od służby. Nie miał żadnych zaproszeń. Wiecie, sytuacja taka, że może zostać bez środków do życia. Nie wiem, czy to trwało rok czy dwa, już teraz nie pamiętam. Po dwóch latach ten człowiek, który go oczernił, znalazł się sam w kłopotach. Wszystko się wyszło na jaw, że posłużył się oszczerstwem, i tak dalej. On został odsunięty od służby, a jego przywrócono. Odzyskał zaufanie. Zobaczcie. On, on nie był winny. Oto nagle znalazł się w sytuacji niesamowicie ciężkiej. Ten, który wiernie służył, nagle znalazł się na celowniku. Bóg pozwolił, żeby tak to się rozstrzygnęło i on przechodził przez niesamowite doświadczenie. Pokusy miał ogromne. Wiecie, mógł udowadniać swoją niewinność na różne sposoby. Mógł głośno krzyczeć to jest oszczerca. Mógł oddać pięknym za nadobne. Mógł oddać złem za złe. Był kuszony, aby zająć niewłaściwą postawę, niebożą postawę. Ale Biblia nam wyraźnie mówi: Nie oddawajcie złem za zło. On wyciszył się, Bóg mówi: Wycisz się. I wołał do Boga. I był wierny Bogu. Kiedy tamten zostało to wszystko odkryte i tamten został odsunięty, stało się coś, co jest niewyobrażalne. Bóg mu powiedział tak: Ja chcę teraz, żebyś ty wspomógł finansowo tego człowieka. Ale nie chcę. Mówi, a ja nie poszedłem tam do Niego i mówię, wyciągnąłem, mówię, tutaj masz, żebyś mógł przeżyć. On mówi, robiłem to w taki sposób, że wkładałem co miesiąc pewne środki do koperty. Kiedy On nie widział, podchodziłem i wrzucałem to do Jego skrzynki. I On nie wiedział, kto Mu pomaga. Rozumiecie? Serce Boga Rozumiecie, co, jak przyszło uzdrowienie dla jego wnętrza. On nie chował urazy, on nie chował złości, on nie cieszył się, nie mówił teraz, masz za swoje. Wiecie, Bóg jest pełen miłosierdzia. Nie zrozumiemy, jeśli nie zbliżymy się do Boga, nie zrozumiemy, jak miłosierny i łaskawy jest Bóg, że nie postępuje z nami według naszych postępków. Ale okazuje miłosierdzie. Bóg mu to kazał, a on miał wybór. I dlatego, że był posłuszny, Bóg go błogosławił więcej i więcej. Drodzy, jak to jest niesamowite, kiedy. Jestem doświadczony, kiedy jestem wypróbowany, kiedy Bóg chce sprawić, żeby moje serce było podobne do serca mojego Ojca w niebie, żebym był pełen miłosierdzia i łaskawości wobec tych, którzy nie są fajni wobec mnie. Bo jaki jest Bóg? On syła swoje błogosławieństwo na kogo? Na sprawiedliwych. Nie, tak jest napisane? Tak jest napisane? Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce świeci sprawiedliwym i niesprawiedliwym. I wy bądźcie jak wasz ojciec, który jest w niebie. Nie oddawajcie złe. A więc, ale muszę przejść próbę. Ileż to razy patrząc na, jakieś niesprawiedli na jakąś niesprawiedliwość, tak bym od razu wziął i chciał wszystko postawić do porządku. Nie wiem, czy wy macie to samo, ale ja bym był gotów tam zaraz zadziałać i przyłożyć. Ale Bóg postępuje z nami inaczej, bo chce coś w nas, w Tobie i we mnie wykształtować. Ten właściwy charakter. Drodzy, czy to będzie kwestia finansów, czy zdrowia, czy odrzucenia, czy oczernienia? Cokolwiek. Bóg zmienia mnie od środka, abym reagował we właściwy, boży sposób. Nie mścijcie się, tak jest napisane? Nie mścijcie się, ale oddajcie to Bożemu gniewowi. Przyjdzie czas, Bóg. Zaingeruje. Bóg wymierzy sprawiedliwość. To nie jest tak, że, że, że zło będzie przykryte. Nie. Bóg się zajmie w swoim czasie tą sprawą i tą osobą, jeżeli nie będzie pokutować. Ale Bóg mówi, ale ty, nie przeprowadzaj tutaj, nie, nie próbuj ty sam doko, dochodzić sprawiedliwości. Powiecie, kiedy my zaczynamy dochodzić sprawiedliwości. To wychodzi jeszcze większa niesprawiedliwość. Nie? Potrafimy być. Potrafimy być. A Bóg pracuje nad nami. Kiedy patrzę na Józefa, Bóg przygotowuje nas, abyśmy doznali zwycięstwa pociechy i usłużyli tym, którzy będą przechodzić przez podobne rzeczy. Ja wiem, co to znaczy. Być oczerniony. Ja wiem, co to znaczy być odrzucony. My wiemy. My wiemy, co to znaczy, kiedy rzeczy nieprawdziwe są mówione. Wiem. Ale kiedy wtedy stajemy przed Bogiem całą rodziną i mówimy: Boże, a Ty błogosław te osoby. Zachowaj nasze serca w czystości. Zachowaj nasze serca. Od gniewu, od złości, od chęci rewanżu. Dlatego się radujcie. Abyście byli wypróbowani, abyśmy przeszli przez ogień, aby Bóg wypalił z nas to wszystko, co jest naszą cielesnością, naszym egoizmem. Pan, ja się tak zastanawiam, wspominaliśmy o Józefie, chcę wrócić do Józefa. Jak Bóg go prowadził? Odrzucony, fałszywie, w ogóle zinterpretowano jego to, co miał, potraktowany jak potraktowany. I się zastanawiam, jak Józef mógł przez to przejść? Co pozwoliło mu przez 13-14 lat, bo tyle to trwało? zanim został ustanowiony drugim po, po faraonie, czy, czy pierwszym po faraonie, faraon był pierwszy. Co sprawiło, że ten młody człowiek, tak młody, nie popadł w cudzołóstwo, nie popadł w nieprzebaczenie, nie popadł w rozgoryczenie i nie odwrócił się od Boga, bo przecież był niesamowicie kuszony. Niesamowicie, przecież ja sądzę, że nieraz diabeł mu szeptał do uszu, daj sobie swoją rodzinką spokój. Zobacz, co ci zrobili. Ale tam jest taka ciekawa rzecz. Jakby jego życie pikuje niżej i niżej i niżej. Ale jest napisane, ale Pan był z Józefem. Słuchajcie, Pan jest z nami, kiedy jest bardzo ciężko, kiedy jest bardzo trudno, kiedy wydaje się, że nic nie jest w stanie tego zmienić. Pan był z Józefem. To taka próba ten, z tym mikrofonem. Pan był z Józefem. To, że był, jak Józef to rozpoznawał? Józef rozpoznawał, on, on musiał to widzieć, że pomimo tego wszystkiego, całego nieszczęścia, tego, jak został potraktowany, jak fałszywie oskarżony, on widział, że ciągle widzi, że Bóg go błogosławi. W domu Potyfara go błogosławi, nawet w tym więzieniu go błogosławi. tak? Został przełożonym i załatwiał wszystkie sprawy więźniów. On wyraźnie wiedział. Nie rozumiał sytuacji, nie wiedział, co się dzieje i dlaczego, ale wiedział jedno: Pan jest ze mną. Pan jest ze mną. Doświadczał, taki, ja sądzę, takiego wewnętrznego posilenia i wzmocnienia i tej świadomości obecności Boga. Cokolwiek robił. Widział, że gdziekolwiek położył rękę, tam jest błogosławieństwo. W domu Potyfara, w więzieniu, gdziekolwiek. Ja sądzę, że też pomogły mu te prorocze sny, które miał jeszcze w domu ojca, Jakuba. Nie rozumiał tylko, czemu to wszystko idzie nie tak. I w tym wszystkim zachował swoje serce. Słuchajcie. On to mocno przeżywał. To odbiło się nawet śladem po 14 latach, kiedy nadaje imiona swoim dzieciom. Prawda? I, i imię Manases o tym świadczy. Bóg o mnie pamiętał. I później Efraim podwójnie, ale kiedy widzi braci, zobaczcie na serce Józefa, kiedy ich widzi, On nie myśli o zemście. Jego serce jest wolne. Jest wolny. To jest niesamowite, jak Bóg poprowadził tego człowieka. Józef jest typem pana Jezusa Chrystusa. Jest obrazem dla nas. Sprzedany, prawda? Wypróbowany, odrzucony i tak dalej. Piękny obraz Jezusa Chrystusa. Zapowiedź tego, kim jest, kim będzie Jezus. Tak więc. Przechodzimy przez te różne doświadczenia, bo Bóg pracuje, i test ma wykazać albo moje wewnętrzne ubóstwo, albo moją wewnętrzną stagnację, że stoję w miejscu i nie rozwijam się w moim chrześcijańskim życiu, nie, nie wzrastam, albo też test mi pokazuje jest dobrze, moja wiara rośnie, moje serce, moje wnętrze się przemienia. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Tak więc Bóg pozwala na to, i z drugiej strony, pokuszenia są dowodem, są takim znakiem dla nas, że bardzo nie podobamy się diabłu, że On próbuje nas zniszczyć, On próbuje z różnej strony nas zaatakować i zniszczyć naszą społeczność z Bogiem. Zniszczyć, dotknąć tego, żebyśmy w niewłaściwy sposób reagowali i nie doświadczali rozwoju. I to nam mówi, że diabeł uważa nas za groźnych, niebezpiecznych. Bo jeżeli byłbyś letni już zupełnie i nie doświadczasz żadnych doświadczeń i prób, żadnych pokus, to znaczy, że diabeł mówi: Nie warto nim się zajmować. Ale kiedy zależy tobie i mnie na podobaniu się Bogu? Kiedy zaczynasz szukać Boga więcej w modlitwie? Kiedy pragniesz doświadczyć więcej Jego obecności i mocy? To zaczyna się wtedy, zaczynają się problemy. Kiedy tylko. Zaczynasz iść w kierunku, aby zbliżyć się do Boga. Diabeł będzie robił wszystko, żebyś tego nie robił. Mówisz tak: Będę więcej szukał Boga, poświęcę trochę więcej czasu niż 15 minut w ciągu dnia, aby wołać do Boga, aby modlić się do Boga. Ja też nie, nie, nie chcę powiedzieć, że mamy być jakimiś takimi mistykami, którzy tylko się modlą i nic więcej, bo wszyscy pracują, uczą się. Ale rozumiecie, chodzi o to, że szukam Boga, doświadczam jakiegoś słowa, ja chcę Boże, ja chcę to oglądać. Zaraz doświadczamy ataków ze strony, ze strony przeciwnika. Drodzy, musimy pamiętać, że kuszeni jesteśmy przez własną cielesność. Naszą starą naturę, przez nasze sarks. Mamy cały czas, jesteśmy przecież w ciele, prawda? I, i, i ta, sta, ta cielesność w nas jest bardzo mocna. Jeżeli tylko nie czuwamy, ona zaraz będzie próbować nas zdominować. Jesteśmy kuszeni przez szatana, jesteśmy kuszeni przez świat. Tę pychę, tą pożądliwość ciała, oczu, prawda? Jesteśmy przez te rzeczy kuszeni. Grzech też jest Słowo Boże mówi w pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi do Kaina, mówi grzech czycha u drzwi, On cię kusi, On cię kusi. Tak więc Bóg to czyni, bo pracuje w Twoim i w moim życiu. Bo chce żebyśmy doświadczali rozwoju duchowego wzrostu, aby mógł nas błogosławić, bo chce udzielić nam z tego co nam obiecał. Apostoł Paweł sam powiedział o sobie tak: "Abym nie był" list do koryntian pierwszy 9 rozdział wiersz 24 do 27, "abym nie był jak ten, który próby nie przeszedł, nie zdał egzaminu. On przechodził przez próby i robił wszystko, aby przejść zwycięsko przez te, dosłownie tam w 27 wierszu 9 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, abym nie był jak niezdatny, odrzucony po próbie, jako ten, który się nie nadaje. Bożym celem dla nas nie jest komfort, ale rozwój Twojego i mojego charakteru. Rozwój. I o tym będę mówił następnym razem. Więcej o tym naszym charakterze, o tym rozwoju. Ale teraz chcemy już modlić się i chcemy Bogu podziękować, że Bóg, że Bóg pracuje nad naszym życiem, nad Twoim, nad moim życiem. Hallelujah, Jezus. Możemy powstać. Możemy powstać. Panie, tak dziękujemy Ci za łaskę Twoją. Dziękujemy Ci za to, że ja Ci dziękuję za próby i doświadczenia. I ja tak modlę się, abyś dopomógł mi. Potrzebuję Ciebie, kiedy przechodzę przez próby i doświadczenia i wyznaję to, że potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. Bez Ciebie nie dam rady. Ale dzięki Twojej łasce, dzięki poleganiu na Tobie, Boże, Ty dajesz siłę, łaskę, moc, aby mógł przejść zwycięsko. Panie, dziękuję Ci za każdego z nas tutaj. Dziękuję Ci za kościół Twój na tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za doświadczenia i próby w naszym życiu. I wyznajemy, że w Tobie jest nasze zwycięstwo. W Tobie jest pomoc, w Tobie jest błogosławieństwo, Panie. I nie chcemy, Panie, przechodzić sami przez to, ale wyznajemy, potrzebujemy Cię, Panie, w dniach dobrych i złych, kiedy wszystko idzie dobrze i kiedy wszystko zaczyna się gdzieś tam walić. Ale dzięki Twojej łasce i mocy przejdziemy. Halleluja. Panie, potrzebuję rozwoju, potrzebuję wzrostu. Panie, moja wiara potrzebuje wzrostu. I tak dziękuję Ci za łaskę Twoją. Tobie niech będzie chwała. Halleluja Jezus.